Witajcie wszyscy w Kuchni Marioli. Dzisiaj upieczemy ciasto poduszkowiec. Ciasto czekoladowo-twarogowe. Bardzo smaczne i łatwe wykonanie. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego pieczenia tego ciasta. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Przygotujemy sobie twaróg do ciasta czekoladowego. Tutaj mam pół kilo twarogu trzykrotnie mielonego, do tego około 3 łyżki cukru. Dobra. Cukier waniliowy, jeden budyń bez cukru, również waniliowy. Mieszam. Do szklanki nakładamy twardszy woreczek, ja użyłam szklanki do piwa i do tego woreczka wkładamy cały twaróg. Do misy robota wlewamy białka, dodajemy szczyptę soli. I ubijamy na najwyższych obrotach, aż białka będą ubite. Do ubitych białek dodajemy cukier i dalej miksujemy. Do miksujących się białek dodajemy żółtka i mleko. Następnie wlewamy olej i dalej miksujemy. I teraz delikatnie będziemy sypać mąkę z proszkiem do pieczenia i kakao i mieszać. Tak więc kakao, mąka i proszek. Mieszamy. Ciasto jest bardzo puszyste i dobrze by było, żeby tej puszystości nie stracić. Blaszkę o wymiarach 25 x 35 cm wykładamy papierem do pieczenia, można również folią i wylewamy ciasto. Ciasto mamy już wyłożone, ja je wyrównałam, można zrobić tak. Dobra, i teraz twaróg. Ucinamy jeden rożek, tworzymy kratkę. Na początek same paski. Tego twarogu musi być trochę więcej, nie może być tak mało. Mamy jego pół kilo. I teraz z drugiej strony. Dobra, myślę, że twarog jest równo rozłożony. Zróbcie tak, aby tego twarogu Wam starczyło, żeby wyszedł właśnie równo tak jak mi. Idealnie rozłożony. Ciasto pieczemy 40 minut, temperatura 180 stopni. U mnie termoobieg. Gdy będzie się przypiekać, temperaturę zmniejszę. Ciasto już jest upieczone. Piekłam je 40 minut. Po 20 minutach zmniejszyłam temperaturę na 170 stopni, no i piekłam dalej. Później uchyliłam piekarnik, ciasto lekko przestygło, no i ono już jest wystygnięte, tak więc można je pokroić. Ciasto pięknie wyrosło, ser w środku ładnie widać, proszę zobaczcie. To jest takie efektowne ciasto, niedzielne, nie tylko. No proszę. Bardzo ładnie wyrosło, naprawdę jest puszyste. Poduszkowiec jest bardzo łatwy w wykonaniu. Ciasto czekoladowe z twarogiem, bardzo smaczne. Polecam każdemu. No i już próbujemy. O, puszyste. Puszyste, smaczne, idealne do kawki niedzielnej, nie tylko. Polecam Państwu na małe co nieco. Dobrze by było jeszcze je posypać cukrem pudrem. Ono nie jest słodkie to ciasto, ale wyjątkowo smaczne, puszyste. Tworożek również jest taki mięciutki. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.